Hej siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ace, a przed wami kolejny poradnik. Tym razem będzie on dotyczył programu G-Boost, programu, który znacząco poprawi wydajność waszego komputera. Aplikacja ta działa w bardzo prosty sposób, zamyka ona niepotrzebne procesy, które spowalniają podzespoły waszego komputera, takie jak na przykład pamięć RAM lub procesor. Tak więc może na początku przejdźmy do pobierania. W tym celu otwórzmy naszą przeglądarkę, oczywiście link wam podam w opisie. Klikamy duży czerwony przycisk Free Download, przeniesie was na drugą stronę. Teraz macie tutaj trzy linki. Klikacie pierwszy Author Site, chwileczkę poczekacie i nasz program się ściąga. Waży on bardzo malutko, więc będzie to tempo ekspresowe. Teraz instalujemy to, co się ściągnęło. Program jest w 100% darmowy, więc jest to jego wielki plus. Więc nie musicie się też bać o żadne licencje. Teraz po prostu trzeba poczekać, aż się uruchomi. W tym momencie możecie sprawdzić, czy prawy, właściwości, zgodność, czy uruchamiacie ten program jako administrator. Jeśli tak, ok. I tutaj program nam się update'uje. Bardzo fajnie, bo zawsze automatycznie się to dzieje. Tutaj się oczywiście zgadzamy. I czekamy, aż nam się uruchomi. Konfiguracja tego programu jest tak dziecinnie prosta, że nawet bardzo początkujący użytkownik komputera powinien sobie z tym dać radę. Jak widzicie, pisze tu Welcome to Boost. I tak, tutaj jest taka mała reklama. I to pewnie dlatego ten program jest darmowy, ale myślę, to nic nie zmienia. Teraz wchodzicie w opcje, zaznaczacie Advanced Mode i Auto Kill Processes, jeśli nie macie zaznaczone. I klikacie duży czerwony przycisk Press to Boost. Jak widzicie, teraz mój komputer działa w 78 około procentach. Taką ma wydajność. Teraz wciskam przycisk Press to Boost. I teraz czekamy, nasz program działa, wyłącza niepotrzebne procesy. Może nam się nieco zmienić wygląd naszego pulpitu i tak dalej, to jakieś dodatki, co poinstalowaliśmy. Ale jak widzicie, teraz program przyspieszył do 100. I teraz mój komputer działa w wydajności 100%, więc jest to bardzo dobry program. I to nie jest tak, że tylko tutaj tak wyświetla. Jeśli teraz odpalę grę, jest o niebo lepiej. Przydaje się to w bardzo wielu rzeczach. Na przykład gdy nagrywam filmy i mam lekkie lagi, gdy odpalam ten program, jest naprawdę lepiej. Lepsze gry mogę odpalić i nie ma z tym większego problemu. Wcześniej używałem programu Game Booster 3 bodajże. Ale gdy trafiłem na ten program, dosyć przypadkowo, nie zmienię go. On jest tak dobry, że po prostu masakra. I w dodatku jest darmowy, więc każdemu polecam. Mam nadzieję, że pomogłem wam tym poradnikiem. Chciałbym, aby ten program trafił do większej ilości osób, bo jest naprawdę fajny, przydatny. Także jeśli wam się poradnik podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.